pomimo że obowiązek segregacji śmieci obowiązuje od kilku lat, to nadal nie można być zadowolonym z efektów naszych działań. Szczegółowy system segregacji określa rozporządzenie ministra środowiska z 29 grudnia 2016 roku. Główna zasada jednolitego systemu segregacji odpadów jest jedna. Należy oddzielać surowce od odpadów, które nie nadają się do powtórnego przetworzenia. Przy segregacji bezwzględnie trzeba pamiętać o odpadach niebezpiecznych, do których zaliczają się zużyte baterie oraz akumulatory, lekarstwa, zużyte świetlówki, odpady po żrących chemikaliach, a także zużyty sprzęt RTV i AGD. Tych odpadów nie wolno wyrzucać do śmieci zmieszanych. Można je oddać w specjalnie wyznaczonych punktach w sklepach i aptekach, a także w punkcie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, zorganizowanych przez firmę odbierającą odpady. Pamiętajmy, że do pojemnika z napisem metale i tworzywa sztuczne w kolorze żółtym należy wrzucać odkręcone i zgniecione plastikowe butelki po napojach, plastikowe opakowania po produktach spożywczych, opakowania wielomateriałowe, np. kartony po mleku i sokach, opakowania po środkach czystości i kosmetykach, plastikowe torby, worki, reklamówki oraz inne czyste folie, aluminiowe puszki po napojach i sokach, puszki po konserwach, folię aluminiową, metale kolorowe, kapsle oraz zakrętki do słoików. Do żółtych pojemników absolutnie nie wolno wrzucać butelek i pojemników z zawartością, plastikowych zabawek, opakowań po lekarstwach, opakowań po olejach silnikowych, części samochodowych, zużytych baterii i akumulatorów, puszek i pojemników po farbach i lakierach, a także zużytego sprzętu elektronicznego i AGD. Do pojemnika oznaczonego papier, czyli w kolorze niebieskim, powinny trafiać opakowania z kartonu, papieru i tektury, katalogi, ulotki oraz prospekty, gazety i czasopisma, zeszyty, książki, papier pakowy, torby oraz worki papierowe. Do pojemników z napisem papier nie wolno wrzucać ręczników papierowych i zużytych chusteczek higienicznych, papieru lakierowanego i powleczonego folią, papierowych worków po nawozach czy cemencie, tapet, pieluch jednorazowych, ubrań. Do pojemnika zielonego oznaczonego napisem szkło należy wrzucać butelki oraz słoiki po napojach i żywności, w tym butelki po napojach alkoholowych i olejach roślinnych, szklane opakowania po kosmetykach. Do pojemników oznaczonych napisem szkło nie wolno wyrzucać ceramiki, doniczek, porcelany, fajansu, kryształów, szkła okularowego, szkła żaroodpornego, zniczy z zawartością wosku, żarówek i świetlówek, opakowań po lekach, rozpuszczalnikach, olejach silnikowych, luster, szyb okiennych i zbrojonych, monitorów i lamp telewizyjnych. Nowością ostatnich miesięcy są ustawione pojemniki na odpady biodegradowalne. Do brązowych pojemników z takim napisem można wrzucać odpadki warzywne i owocowe, gałęzie drzew i krzewów, skoszoną trawę, liście oraz kwiaty, niezaimpregnowane drewno, a także resztki jedzenia. Natomiast zabrania się wrzucać kości zwierząt, oleju jadalnego, odchodów zwierząt, popiołu z węgla kamiennego, drewna impregnowanego, ziemi i kamieni. Spółdzielnia Mieszkaniowa Krzemionki apeluje do mieszkańców swoich zasobów o przestrzeganie powyższych zasad. Dzięki temu opłaty z tytułu wywozu nieczystości mogą pozostać na najniższym możliwym poziomie.